Zgodnie z zapowiedzią, w drugiej części pokażemy trochę informacji, prezentacji na temat analizy cytowań i także na temat rejestrowania cytowań w bazie Dona Alef. Tytułem wstępu krótka prezentacja, proszę się nie martwić. Będą zachowane właściwe proporcje między teorią a interesującą praktyką. W prezentacji krótki rys historyczny. Określimy naszą przestrzeń cytowań, czyli określimy to, czym się zajmujemy. Będą też cytowania na specjalne okazje, bo tych okazji jest wiele. Trochę o cytowaniach w systemie Alef, czyli tak zwana teoria i praktyka. No i informacja o cytowaniach w bazie Dona, interfejs użytkownika. Biblioteka Politechniki Wrocławskiej, a w zasadzie Oddział Informacji Naukowej, cytowania w zasadzie wykonywały od zawsze. Przy tym wykorzystywane były różne wersje indeksu, od wersji drukowanej, po w tej chwili bazę Web of Science. Brakuje nam w tej chwili do pełnego szczęścia książek, ale myślę, że ministerstwo też zakupi i tę brakującą część w ramach ogólnokrajowej licencji. No w tej chwili baza jest potężna, widać jaki jest zakres czasowy i rzeczywiście może być w pełni wykorzystywana. Nie zawsze świat tej rejestracji naszych cytowań, informacji o cytowaniach był taki różowy. Na początku posiłkowaliśmy się kartami, na których były rejestrowane, czyli ręcznie wpisywane prace cytowane, prace cytujące, z informacjami o tak zwanych rozpisach, czyli komu oprócz właściwego autora jeszcze cytowanie przypisać, bo wszystko było liczone, nie była to jakaś suma arytmetyczna, tylko w zależności od czy praca współautorska, czy nie, cytowania były przypisywane jednostce, całej uczelni i poszczególnym autorom. Zawsze dążyliśmy do ułatwiania sobie pracy i kolejnym ułatwieniem był już arkusz Excelowy. Pewna część była możliwa do automatycznego zliczania, sumowania, ale to jeszcze nie było idealne rozwiązanie. Na przestrzeni lat, tutaj wykres pokazuje, graf pokazuje, jak wyglądała liczba cytowań od roku 2008 do 2012. Ta liczba stale rośnie, natomiast wcale nie wzrasta liczba naszych pracowników tak bardzo. Świadczy o tym, że nasze publikacje są bardzo pozytywnie odbierane na świecie. Jakaś w tym roku się zrobiła jakaś magiczna liczba, 4 ósemki. No dobrze, co będzie w przyszłym roku. A tak wygląda nasza przestrzeń cytowań. Robimy analizę oczywiście rokrocznie dla pracowników wszystkich Politechniki Wrocławskiej. Tych pracowników jest około, jak Państwo widzieli, 2000. Robimy też analizy cytowań dla pracowników, doktorantów z okazji awansów, różnych programów i grantów. I to są tak zwane cytowania za całe życie, a także cytowania do ankiet, rankingów i konkursów. Są to takie specjalne akcje. Są też analizy dla tak zwanych użytkowników innych, niekoniecznie naszych pracowników. I można tutaj wymienić cytowania dla osób, które są recenzowane przez naszych pracowników PWR. I są też to cytowania za tak zwane całe życie. Robimy analizy dla pracowników z innych instytucji, a także analizy czasopism dla redakcji. Oprócz tego różne instytucje zwracają się do nas z prośbą o określenie na przykład indeksu Hirsza, czy o znalezienie w naszych zasobach informacyjnych, które posiadamy od roku 1975, właśnie informacji o impact faktorach. Rysunek z prawej strony pokazuje, jak wygląda czas przeznaczony na poszczególne prace związane z cytowaniami. Oczywiście lwią część czasu zajmuje analiza cytowań dla naszych pracowników. Jeszcze tutaj zaznaczę, co jest bardzo ważne i istotne, że wykonujemy cytowania bez autocytowań według zakładki Cited Reference Search.
kto wykonywał cytowania tym sposobem, to wie, że nie jest to łatwa praca. Ale dzięki tej pracy mamy rzeczywiste dane o cytowaniach, bez jakiegoś tam, powiedzmy, zaciemnienia i bez manipulacji. A co z cytowaniami na specjalne okazje? Są to cytowania właśnie przy okazji starania się o granty, awanse, recenzje, rankingi, a także cytowania związane z takimi ogólnokrajowymi akcjami, jak właśnie wspomniana tu kategoryzacja jednostek, a także starania jednostek naukowych w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. No, w przypadku takich cytowań na specjalne okazje, cytowań związanych z akcjami, no to też nie jest to łatwa sprawa. Na pewno nie jest to taki horror jak w przypadku tutaj wspomnianych publikacji, informacji o publikacjach, ale też wiele rzeczy trzeba zrozumieć i zajmuje się to wszystko dużo czasu. Po pierwsze trzeba wszystko zrozumieć, zinterpretować odpowiednio zarządzenie i rozporządzenie, jakoś uporać się z nieścisłościami i też poradzić sobie z brakiem możliwości konsultacji i odpowiedzieć sobie często samemu na pewne pytania, wybrać formę prezentacji wyników, no i oczywiście sposób wyszukiwania i też czasem zastanowić się, czy ma to być z autocytowaniami, czy bez, bo to jest bardzo ważne pytanie. Osoby, które zlecają jakieś tam zadania, często nie zdają sobie z tego sprawy. Ważne jest określenie stanu bazy na konkretny dzień, w momencie, kiedy wykonuje się pracę w ramach jakiejś akcji, ze względu na to, że baza się zmienia, wprowadzane są nowe cytowania i ważne jest, żeby było wiadomo, według jakiego stanu bazy. Czas wykonania często też jest narzucony z góry. Ostatnio w związku z akcją związaną z kategoryzacją jednostek był to miesiąc. A proszę sobie wyobrazić, że my normalnie wykonujemy analizę cytowań dla całej uczelni według standardu Cited Reference Search, a tutaj nagle okazało się, że musimy dla całej uczelni w ciągu miesiąca wykonać cytowania według standardu Search. No oczywiście nie mieliśmy wyboru, musieliśmy podjąć się tego zadania, ale to oczywiście opóźniło naszą tą normalną akcję coroczną, która zabiera nam około pół roku czasu, no i jeszcze w zasadzie no w tej chwili dopiero tą akcję wykonywania cytowań bez autocytowań skończyliśmy. Też tutaj sami zaproponowaliśmy sposób podania informacji o cytowaniach, taka, żeby ona była czytelna dla konsultantów, którzy zajmowali się wprowadzaniem danych na poszczególnych wydziałach, łącznie ze zmianami pracy, przejściach pracowników między jednostkami, czy zatrudnieniem w czasie trwania tych czterech lat, które były brane pod uwagę. A teraz powiem chwileczkę o genezie cytowań w systemie ALEF. No, potrzebne było zautomatyzowanie procesu wprowadzania i liczenia cytowań. No i na szczęście były sprzyjające okoliczności. Była baza DONA, kompletna baza potencjalnych prac cytowanych i dobrze było wtedy, żeby i w bazie DONA była tak ważna informacja, jaką jest liczba cytowań. Potrzebne było też szybkie generowanie zestawień raportów. No jak już przed chwilą wspomniałam, no ważną sprawą była kompletność DONY, elastyczność systemu ALEF. No z naszej strony duże doświadczenie wieloletnie w wykonywaniu analizy cytowań, a także tutaj bezcenne zaangażowanie informatyków wymienianych tu wielokrotnie naszej Biblioteki Głównej, no i zrozumienie naszych potrzeb i świetna nić porozumienia, która dalej trwa i jest tkana. No i powstał pomysł stworzenia bazy prac cytujących i powiązań prac cytujących z numerami systemowymi rekordów w bazie DONA. Całość tej akcji została poprzedzona etapem testów. Testy dotyczyły danych z roku 2009 i rzeczywiste dane były wprowadzane od roku 2010 i w tej chwili w bazie DONA mamy już 3 lata cytowań,
tylko albo aż 3 lata cytowań. No i też informacje o cytowaniach w bazie Dona. Podsumowując, chciałam to zrobić w dwóch obszarach. No, o analizie cytowań jako takiej, że jest to ważny element oceny działalności naukowej. Jeśli analiza cytowań wykonywana jest bez autocytowań, jest rzetelna, wiąże się z rzetelną i wiarygodną oceną uczelni. Jeśli analiza cytowań robiona jest dla celów porównywania wielu instytucji, to dobrze by było, żeby taka analiza była wykonywana według jednego źródła i żeby dane były porównywalne. No właśnie, a dobrze by było jeszcze wiedzieć, to jest takie pytanie i zalecenie do autorów dokumentów, którzy zlecają nam różne prace, co to znaczy liczba cytowań, żeby to było bardzo precyzyjnie zawsze podawane, że jest to liczba cytowań z autocytowaniami czy nie i według jakiego źródła. No cytowania w bazie Dona bezcenne, zaraz tutaj koleżanka pokaże, jak to wszystko w praktyce wygląda i co można wygenerować i jak szybko można to zrobić. No jest to w tej chwili kompletna platforma informacyjna o dorobku naukowym. Cytowania rozszerzyły jej wartość informacyjną. Bardzo jest ważne, że ta informacja o cytowaniach jest dostępna, przeszukiwalna, przetwarzalna. No jeszcze raz tutaj podkreślamy wkład naszych informatyków, bez których to całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe i też nie mogłoby być rozwijane i nie mogłoby trwać. No i tutaj też należy podkreślić, że jest to nowatorskie wykorzystanie systemu Aleph i nawet tutaj jest takie obiegowe stwierdzenie, że jest to apinizacja systemu Aleph. A teraz praktyka. Ja dziękuję za pokaz, za uwagę i oddaję głos pani Karolinie Malamis, która będzie podążała śladem tego schematu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Jeszcze nie miałam okazji się przywitać, także witam, czy też może już dobry wieczór nawet. Jak tutaj pani Basia Urbańczyk powiedziała, ja pokażę w praktyce, jak wygląda moduł rejestracji cytowań na Politechnice Wrocławskiej opracowany w systemie Aleph, a przede wszystkim pokażę, jak to właśnie się czaruje u nas, czyli ujawnię pewne tajniki, jak powstaje ta baza cytowań. I zaprezentuję Państwu ten cały system, o którym już było wspomniane, który został opracowany, wymyślony i z dużym sukcesem wdrożony tutaj u nas w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej. Oczywiście dzięki nieocenionej pracy właśnie informatyków z oddziału APIN. I tutaj należy wspomnieć nie tylko o tym, że ich pracy, ale też naprawdę bardzo entuzjastyczne zaangażowanie. Bardzo entuzjastycznie oni podeszli do tego nowego sposobu gromadzenia cytowań, do współpracy z biblioteką i pomocy w zasadzie w każdym etapie tych prac. I jako, że jest to część warsztatowa, to ja Państwu pokażę po prostu na żywo, jak to się odbywa. Ważna jest jeszcze tutaj oczywiście kompletność bazy Dona, co było już też nieraz wspominane. Bez tego nie byłoby w zasadzie możliwe gromadzenie tych cytowań i połączenie tych prac dokumentowanych w bazie Dona z cytowaniami, a także w ogóle wykonywanie samej analizy cytowań, bo żeby sprawdzać cytowania pracownika i żeby te cytowania były kompletne, to musi być kompletna baza, na której się wzorujemy. I może zaczniemy właśnie od znalezienia jakichś przykładowych cytowań, żeby Państwu na żywej bazie pokazać, jak to wygląda. Wyświetlę dorobek jakiegoś autora. Korzystamy z tego widoku opakowego, że tak powiem, systemu Aleph. Jest wygodniejszy do pracy, akurat naszej pracy oddziału informacji naukowej. Możemy sobie przesortować publikację autora, chociażby właśnie po nazwisku autora. No, u nas jest taka specyfika pracy. I tak jak mówiłam, znajdziemy sobie jakąś pracę cytowaną w bazie Web of Science, żeby od początku do końca przeprowadzić Państwa przez system gromadzenia cytowań. Ja już sobie wcześniej jakieś przykłady przygotowałam, żeby tutaj czasu na to nie tracić za bardzo.
i będę szukać cytowań z 2013 roku, żeby wprowadzić zupełnie nowy rekord, ponieważ analiza za rok 2012 jest już w zasadzie skończona, powiedzmy, że w 100% kompletna, dlatego ja pokażę Państwu na kolejnym roku jakiś nowy rekord znajduję. Tu nie będę oczywiście wdawać się w szczegóły wyszukiwania cytowań w bazie Web of Science, bo to pewnie większości Państwa jest, dla większości Państwa jest doskonale znane. Czyli wyświetlę cytowania dla pewnej pracy, pokażę historię jednego czy też dwóch cytowań. Prace cytowane dla pewnej pracy naszego pracownika i wyświetlam wygodny dla nas tak zwany widok do wydruku, z którego dane pobieramy. I teraz oczywiście, żeby rozpocząć pracę nad wprowadzaniem cytowań do bazy, muszę się z tą bazą połączyć. Otóż jest włączona baza, ale może ja przełączę się na swój. Oczywiście każdy z nas pracujący przy gromadzeniu cytowań ma swój własny identyfikator, za pomocą którego loguje się do bazy. Jestem połączona, jak widać, z bazą TUR05. To jest właśnie baza cytowań. Baza cytowań opracowana w systemie ALEF, co już było nieraz podkreślane. Właśnie do gromadzenia cytowań zostało wykorzystane środowisko ALEFA. I żeby w ogóle można było gromadzić cytowania, została opracowana formatka dla pracy cytującej, oczywiście we współpracy z informatykami, którzy po prostu od nas musieli mieć informację, jak taka praca cytująca ma wyglądać i jakie dane ma zawierać taki rekord. Tutaj widzicie Państwo, że są przygotowane formatki dla lat, za które już ta analiza była zrobiona, 10, 11, 12, 12 na samej górze, żeby jak najszybciej otwierać te rekordy, na których najczęściej pracujemy. Ja teraz otworzę formatkę 2013. Zwykle na początku roku właśnie tworzona jest kolejna formatka, bo ze względu na przygotowywanie wspomnianych wcześniej cytowań, tak zwanych na specjalne okazje, mamy możliwość uzupełniania tych cytowań też jakby już do przodu, mimo że analiza za dany rok zaczyna się zwykle około lutego, no to w zasadzie przez cały rok mamy możliwość też wprowadzania tych rekordów już z 2013 roku. Także ja teraz otworzę formatkę dla roku 2013. Ona wygląda w zasadzie tak samo, różni się tylko rokiem cytowań tutaj. Jakie pola zawiera taka formatka? Co musimy do takiej formatki wprowadzić, żeby zapisać tą pracę cytującą, takie cytowanie? Przede wszystkim pole 001, to jest w zasadzie najważniejsze pole dla takiego rekordu. To jest tak zwany unikalny identyfikator rekordu, numer kontrolny, po którym sprawdzamy, czy dany rekord jest już w bazie wprowadzony, bo oczywiście może się zdarzyć, że praca cytująca cytuje więcej niż jedną pracę naszych autorów, pracę opublikowaną przez naszych autorów i nie ma potrzeby wprowadzania rekordów kilka razy, dlatego została założona taka kontrola na pole 001, żeby właśnie tych rekordów nie duplikować. I początkowo było to, tym numerem unikalnym był numer DOI z bazy Web of Science. Jeśli dokument numeru DOI nie posiadał, to była to kombinacja znaków, wolumin, numer czasopisma i tak dalej. Wcześniej ten rekord tutaj z poziomu do wydruku wyglądał trochę inaczej i była możliwość takiej kombinacji znaków kopiowania. Dzięki kontaktowi z firmą Thomson Reuters, która zareagowała na nasze prośby, od roku 2011 został tutaj ujawniony, że tak powiem, numer akcesji w bazie Web of Science, który był ukryty w szczegółowym rekordzie. No i dotarcie do tego zajmowało za dużo czasu, żeby akurat stosować w naszej bazie jako numer unikalny. Natomiast dzięki właśnie kontaktowi z firmą Thomson Reuters i ich pozytywnej odpowiedzi na naszą prośbę, w formacie do wydruku, jakże w standardowym widoku rekordu też, został ujawniony właśnie numer akcesji, który my przejęliśmy do naszej bazy jako unikalny numer dla rekordu. Naprawdę znacznie ułatwiło nam to pracę, przyspieszyło tę pracę, a poza tym umożliwiło założenie kontroli na to pole, nie tylko kontroli zawartości, czyli czy taki rekord się w bazie nie powtarza, ale też długości pola, bo jest to dokładnie 19 znaków, 3 literki, dwukropek, bo całość tą kopiujemy i 15 cyfr. Także dzięki temu możemy bezpiecznie kopiować taki numer WOS i na pewno system nam poinformuje, jeśli zrobimy coś tutaj nie tak.
żeby troszkę może pod koniec. Zacznę po prostu tworzyć ten rekord i po pierwsze właśnie sprawdzam, czy rekord wcześniej nie został w bazie opracowany. Kopuję go do pola 001 i sprawdzam. System informuje mnie, czy rekord jest już w bazie, czy nie. Jeśli byłby taki przykład, też Państwu pokażę, to byłby odpowiedni komunikat. Na czerwono zaznaczone są właśnie takie komunikaty, takie informacje podaje system, jakie pola muszą być wypełnione, żeby ten rekord w ogóle zapisać. No i my w tej formacji wykorzystujemy pola markowskie, czyli pole 100 to u nas też są autorzy, pole 245 to jest tytuł, pole 773 to jest źródło i takie dane tutaj kopiujemy. To zaraz też przekopiujemy, ja ten rekord zapiszę i pokażę Państwu, jak on wygląda online. Co jeszcze jest ważne w tym rekordzie? Wpisujemy swój identyfikator jako twórcę rekordu. W podpolach D możliwe jest wprowadzanie identyfikatorów, inicjałów osoby modyfikującej rekord przy kolejnym otwarciu, przy dodawaniu kolejnej pracy cytowanej. Tak jak mówię, taki przykład też pokażę. I szybciutko poszczególne dane, czyli tytuł pracy. Dokładnie tak jak są w bazie, tak my wprowadzamy je do naszej bazy. Nie ma naprawdę potrzeby jakoś specjalnie edytowania tych danych, bo one są potrzebne głównie do zestawień. Wyświetlane są pod www, jeżeli jest to na tyle czytelne w bazie Web of Science. Dla korzystających to myślę, że u nas też jak najbardziej to wystarczy. Także kopiuję poszczególne pola, te najbardziej potrzebne. Jest jeszcze coś takiego jak pole rodzaj pracy. Standardowo ustawione A, czyli artykuł, bo jest to wiadomo 90% w zasadzie zawartości bazy. Oczywiście przewidziany mamy też rodzaj pracy cytującej C, czyli konferencja i to możemy tutaj zmienić, ewentualnie dodać, jeśli jest to i artykuł, i materiał konferencyjny. Mamy też przewidziany rodzaj pracy B, czyli książka. Nie wiemy, a raczej mamy nadzieję, że zostaną zakupione, tak, że zostanie zakupiony indeks książkowy w ramach bazy Web of Science, w ramach licencji krajowej, no ale póki co tych rekordów nie wprowadzaliśmy, nawet kiedy była faza testów indeksu tego książkowego. Zobaczymy, jak to się potoczy w przyszłości, natomiast my jesteśmy już na to przygotowani. I teraz ta w zasadzie druga najważniejsza część, czy też może to jest ta najważniejsza część opracowywania rekordu, połączenie rekordu pracy cytującej z pracą cytowaną. Tu mamy takie pole LKR do łączenia właśnie z bazą DONA, do łączenia pracy cytującej z pracą cytowaną. I co my tutaj wprowadzamy w tym polu LKR? Wprowadzamy tutaj numer systemowy z bazy DONA. Muszę zidentyfikować tą pracę, którą tam odnalazłam. To była praca z 2005 roku, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ja już zapamiętałam. To jest dokładnie ta praca. Kopiuję ten numer systemowy, wprowadzam go do rekordu w odpowiednie miejsce. Sprawdzam jeszcze przed zapisaniem, czy na pewno wszystko jest w porządku z takim rekordem i zapisuję go na serwerze. I teraz mogę sobie sprawdzić, jak taki rekord wygląda zapisany już na serwerze w widoku OPAC, czy wszystko jest w porządku, bo oczywiście tak chyba troszkę wygodniej oglądać taki rekord. Dla rekordu w bazie TUR 05, czyli w bazie cytowań, nadawany jest numer systemowy, po którym taki rekord możemy później też zidentyfikować w bazie, jeśli w nim coś zrobimy na przykład nie tak. I to połączenie, proszę zobaczyć, tutaj jesteśmy w bazie TUR 05, praca cytujące, baza cytowań. Natomiast tutaj mamy właśnie ten LKR w widoku www, dzięki któremu możemy się przełączyć do bazy dorobek naukowy i widzimy cytowania tej pracy, między innymi ten rekord, który ja teraz dodałam. Od razu możemy to zobaczyć, no i tutaj inne też prace cytujące, które były wprowadzone wcześniej. Także tak wygląda takie standardowe wprowadzanie rekordu, ale tak jak mówiłam, może się też zdarzyć, że rekord został do bazy wprowadzony już wcześniej i chcemy go po prostu połączyć z inną pracą cytowaną. I to na przykładzie tego rekordu Państwu pokażę. Standardowa praca, sprawdzam, czy rekord jest już w bazie, otwieram sobie nową formatkę, tutaj trzeba uważać, żeby odpowiedni rok był wybrany, co oczywiście później też można skontrolować odpowiednimi raportami, ale nie ma potrzeby już na tym etapie robić błędów. Wprowadzam ten unikalny identyfikator rekordu i sprawdzam, czy taki rekord jest w bazie. I proszę zobaczyć, system daje taką odpowiedź, że jest to duplikat w bazie, czyli nie ma potrzeby tworzyć kolejnego rekordu, a nawet no, nie zapiszemy takiego rekordu z takim samym numerem.
I dzięki temu komunikatowi możemy szybko przejść do tego rekordu. On się nam tutaj otwiera. To jest rekord już opracowany wcześniej przeze mnie, jak widać. I żeby dodać do niego kolejną pracę cytowaną, musimy powtórzyć pole LKR i wprowadzić tam po prostu odpowiedni numer systemowy z bazy DONA. I ja teraz to Państwu też zademonstruję. Kopiuję takie pole, wprowadzam i wymieniam numer systemowy na odpowiedni tej pracy. I teraz, jak Państwo może widzą, czy też nie widzą, przyznam się do tego, że ja teraz psuję troszkę ten rekord, bo dodaję pracę z bazy DONA, która jest już przy tym rekordzie, bo została wcześniej wprowadzona. Jeżeli tych prac cytowanych, pracy cytującej jest dużo, czyli tych połączeń jest dużo, to można oczywiście nie zauważyć, że takie połączenie już wystąpiło. I może się zdarzyć, że zapiszemy taki rekord właśnie z tego typu błędem, bo niestety na tego typu połączenie nie ma możliwości nałożenia kontroli, ale dzięki aplikacji raporty, co Państwu zaraz też zademonstruję, takie błędy możemy bez problemu wyłapać, wrócić do tych rekordów i to poprawić. Także ja teraz zapiszę to celowo. Tutaj z tym rekordem raczej wszystko jest w porządku, niewiele zmieniałam, tylko dodałam kolejny numer systemowy. Oczywiście coś takiego też możemy sobie wyświetlić pod www. Ten rekord, który był opracowany, tutaj są numery prac cytowanych, tak jak mówię, ich mogłoby być dużo i moglibyśmy tego nie zauważyć. Do tego zaraz wrócę. Także tak wygląda wprowadzanie cytowań, napełnianie bazy. Może się wydawać, że szybkie i proste, ale tak naprawdę są to miesiące pracy. Miesiące stałej pracy, bo tej części nie da się zautomatyzować, czyli wyszukiwanie cytowań, odrzucanie autocytowań, bo tak jak pani Urbańczyk powiedziała, wprowadzamy cytowania bez autocytowań, także jeszcze zanim wprowadzimy taki rekord, musimy sprawdzić, czy nie jest autocytowanie. I to jest właśnie kilkumiesięczna praca, tworzenie nowych rekordów i napełnianie bazy tymi rekordami. I w zasadzie tyle, jeśli chodzi o gromadzenie ich w bazie TUR 05. Przejdę teraz właśnie do tej aplikacji raporty, wspominanej już kilka razy. My też wykorzystujemy tą aplikację, ona pewnie jest dla większości Państwa znana. Jeśli ktoś z Alefa korzysta, to pewnie korzysta z aplikacji Raport. Ona jest wykorzystywana w oddziałach, w pracy i również innych oddziałów. I oczywiście została też wykorzystana, zaadaptowana do pracy przy gromadzeniu cytowań. Dzięki współpracy z informatykami i tutaj naprawdę szybkiej, bardzo sprawnej współpracy, przygotowane zostało wiele raportów, które po pierwsze ułatwiają nam pracę, umożliwiają kontrolowanie błędów, ale też generowanie właśnie różnego typu wykazów i statystyk. I przede wszystkim właśnie te raporty kontrolne. To teraz Państwu zaprezentuję to, o czym wspomniałam, czyli zepsułam jakiś rekord. I na koniec analizy cytowań za dany rok my takie raporty kontrolne puszczamy, każdy według na przykład swoich inicjałów, zależy czego taki raport dotyczy. Ten raport, o którym teraz Państwu wspomniałam, to jest raport tak zwany kontrola unikalności klucza dla użytkownika. Akurat ja ten wybiorę, sprawdzę dla siebie, jak to wygląda. I to jest właśnie raport, który sprawdza, czy czasem do pracy cytującej nie zostały podpięte te same prace cytowane więcej niż raz. Wszystkie raporty zostały wymyślone, że tak powiem, tutaj przez bibliotekarzy pracujących nad analizą i wspólnie opracowane z informatykami, którzy no, bardzo szybko na te nasze zapytania i prośby reagują, dzięki czemu mamy raz taki stały zestaw raportów, które już zostały na początku tych prac nad analizą cytowań w wersji zautomatyzowanej opracowane, ale są też raporty tak zwane na potrzeby chwili, czyli potrzebne jest sprawdzenie szybko czegoś, opracowanie jakiegoś raportu w jakimś układzie i tutaj też naprawdę ta współpraca układa się fantastycznie, za co z tego miejsca może od razu podziękuję, bo no to po prostu ułatwia nam pracę i znacznie ją przyspiesza. Generuję teraz raport właśnie kontroli unikalności klucza, żeby Państwu pokazać to, co zepsułam, do czego będę mogła wrócić i naprawić. Podaję swoje inicjały, rok cytowań, wprowadzałam cytowania za 2013. Oczywiście gdybym sprawdzała za 2012, to ten rok podawałabym tutaj.
I tak wygląda taki raport, czyli mamy numer systemowy pracy cytowanej, ten, który został podłączony błędnie dwa razy. To jest numer systemowy pracy cytowanej, czyli pracy z bazy DONA. Natomiast tutaj mamy numer systemowy z tej pracy z bazy TUR 05, pracy cytującej, który możemy po prostu w bazie odnaleźć i ten niepotrzebny numer, ten LKR, to zbędne połączenie, wyrzucić z tego rekordu. Nie będę teraz tego robić, ja mogę do tego w każdym momencie wrócić, to poprawić, ale proszę zobaczyć, że takie błędy są jak najbardziej do wyłapania, czyli no, staramy się oczywiście tych błędów nie robić, natomiast nikt nie jest nieomylny, więc jeżeli coś takiego się zdarzy, to nie ma problemu, żeby sobie z tym poradzić. I takich raportów na kontrolę różnego typu błędów mamy już kilka, czy też kilkanaście nawet. Jest też raport, tak zwana lista kontrolna cytowań użytkownika za okres na przykład, czyli do takiej ewidencji naszej pracy możemy sobie za dany okres sprawdzić, jak wygląda lista prac wprowadzonych, tych cytujących, podłączonych do cytowanych. Może nie będę wszystkich tych raportów ani omawiać, ani wyświetlać. Powiem tylko, że dokładnie tak, jak my sobie to wymyślimy, że i na ile pozwala oczywiście ALEF i możliwości ALEF-a, to informatycy są w stanie zareagować na nasze potrzeby i raporty w dowolnym układzie sortowane, w dowolny sposób przygotować. To jest naprawdę fantastyczne przy tego typu pracy. Jeszcze kilka raportów chciałam Państwu pokazać, tych najczęściej wykorzystywanych u nas, bo oczywiście, tak jak mówiłam, są raporty stałe, które wykorzystujemy na przykład na początku roku przy generowaniu list pracowników, na których pracujemy, raporty listy publikacji w innym układzie niż na przykład jest to w DONie, na których pracujemy przy analizie cytowań, ale te najczęściej wykorzystywane, raport, który wykorzystywany jest w ciągu roku kilkaset, a nawet w zasadzie kilka tysięcy razy, bo analizujemy kilka tysięcy pracowników, około 2000 pracowników i dla każdej tej osoby, jeśli ma cytowania, po skończonej analizie taki wydruk z cytowaniami wysyłamy. I wcześniej odbywało się to tak, że te cytowania były kopiowane do dokumentu, było to kopiuj-wklej, tworzenie pliku, liczenie prac cytowanych, cytujących. Teraz proszę zobaczyć, jak wygląda stworzenie takiego pliku dla autora za dany rok. To jest raport cytowania pracownika Politechniki za rok. Jest też raport z pełną numeracją dla kontroli, czy na pewno te cytowania dobrze się liczą, ale ja właśnie wyświetlę ten dla pracownika, jak to szybko się odbywa. Podaję numer ewidencyjny pracownika. Każdy nasz pracownik ma właśnie przydzielony taki numer ewidencyjny w KHW, w bazie DONA też oczywiście wykorzystywany. Podaje rok cytowania i generuje nam się raport dla pracownika, w zasadzie gotowy do zapisu i gotowy do wysyłki. Teraz Państwo zobaczą, może niepotrzebnie wybrałam osobę, która tych cytowań ma dużo, chwilkę to potrwa, ale nawet jeśli ma tych cytowań dużo, bo to jest jedna osoba, która generuje aż 400 prawie cytowań za dany rok, raport się wygenerował w zasadzie w kilka sekund i to wszystko zostało policzone teraz w tym momencie i to Państwo widzą online na żywo dokładnie, tak jaka jest teraz zawartość bazy, tak podaje ten raport. Raport możemy zapisać i wysłać pracownikowi w zasadzie w takiej formie, jest gotowy. Liczba cytowań, liczba prac cytowanych, pełen wykaz. I tak dla każdego pracownika, a tych pracowników mamy dużo, czyli w zasadzie każda osoba pracująca nad analizą takich raportów kilkaset co rok generuje i rozsyła. Jeszcze chciałam Państwu pokazać raport cytowań dla uczelni, bo tutaj pojawiła się ta ciekawa liczba cytowań, że to nie jest żadna bajka, nie zostało podane tak sobie, że rzeczywiście tych cytowań za ten rok jest tyle. Tak, pokażemy może ten raport. Za rok 2012 dla całej uczelni, tutaj więcej nic nie trzeba wpisywać. To chwilkę potrwa. To generowanie raportu chwilkę trwa z tego względu, że aplikacja czerpie dane i z bazy DONA, i z bazy cytowań, łączy te dane i wyświetla je w jednym wykazie. O, już prawie, to będzie dokument, który ma prawie 1600 stron. I proszę zobaczyć, to jest prawda, tak, tyle tych cytowań. Jest liczba cytowań uczelni za dany rok. I to jest lista wszystkich zacytowanych prac opublikowanych na Politechnice Wrocławskiej wraz z podłączonymi cytowaniami. Także takie coś też możemy sobie sprawdzić.
To tyle, jeśli chodzi o aplikację raporty i jej wykorzystanie w naszej pracy. Jeszcze nie wszystko, jeszcze chwilkę. Proszę mi dać, wiem, że Państwo już pewnie są zmęczeni, ale to takie ciekawe rzeczy, więc może warto posłuchać do końca. Oczywiście to wszystko, nad czym pracujemy, nie odbywa się tylko dla nas. Istotne jest też to, co widzą nasi użytkownicy, nasi pracownicy. I pokażę tylko szybciutko, jak w Donie wygląda informacja o cytowaniach. Dla tego samego Pana może. Tu już tylko podsumowanie i te dane liczbowe, gdzie to pracownicy widzą, bo to jest właśnie ten interfejs Dony, z którego pracownicy korzystają. I proszę zobaczyć, że tutaj mamy informacje o liczbie cytowań. Liczba cytowań ogółem za ostatni zamknięty rok, czyli to jest liczba cytowań pracownika do 2011 włącznie, jeszcze nie pokazujemy liczby za 2012 rok, bo te prace w zasadzie są teraz na ukończeniu, liczba cytowań za rok 10 i za 11. I ta liczba cytowań ogółem była możliwa do wyświetlania, tutaj chociaż nie mamy tych wszystkich cytowań przecież w wersji elektronicznej wprowadzonych, dzięki temu, że w odpowiednim miejscu w rekordzie pracownika gromadziliśmy informację taką historyczną, że tak powiem, i te dodatkowe cytowania gromadzone już w wersji elektronicznej w bazie TUR 05 są po prostu automatycznie do tego dodawane. Jeszcze Państwu pokażę, jak to wygląda właśnie w interfejsie bazy Dona. To już było wyświetlane, ale może ta informacja o cytowaniach gdzieś Państwu umknęła. Pracownik może sobie właśnie wyświetlić informacje o cytowaniach swoich prac. I może na przykładzie tej samej pracy i ten rekord, który wprowadzałam, czy ona się to był... No nie jest, to jest tutaj, jako pierwsza jest ta praca. I tutaj mamy właśnie informacje o cytowaniach od roku 2010. Możemy sobie te prace cytujące wyświetlić i tutaj już widzimy wszystkie. Dane liczbowe są do 11 zamkniętego włącznie, natomiast proszę zobaczyć, że są tu też rekordy, ten rekord, który ja wprowadziłam za rok 2013, czyli w zasadzie pracownik też może sobie obejrzeć, jakie jego prace były zacytowane w danym roku. Także tak to wygląda od strony użytkownika. I jeszcze szybciutko przejdę do programu na koniec, może last but not least zdecydowanie, bo jest to program, którym się chwalimy, który został opracowany u nas od podstaw przez naszych informatyków. Oczywiście ALEW daje wiele możliwości, natomiast nie daje wszelkich możliwości. I żeby generować innego rodzaju zestawienia specjalnie edytorsko przygotowane na nasze potrzeby i różnego typu statystyki, no i generowanie publikacji, która powstaje w naszym oddziale. Do tego została stworzona osobna aplikacja, tak jak mówię, od podstaw opracowana przez naszych informatyków. Aplikacja Dona ALEW pod system cytowania i to jest aplikacja, która integruje i wyświetla dane w zasadzie z tych dwóch, a nawet trzech baz, bo i z bazy Dona, i z bazy TUR 05 i informacje też KHW dla pracowników poszczególnych podaje. Loguje się, każdy z nas, który pracuje w tym systemie, ma oczywiście indywidualny identyfikator, loguje się do takiego systemu, tak wygląda menu główne i tak jak mówię, przede wszystkim do pracy bieżącej służy nam ta aplikacja. Umożliwia sprawdzanie informacji o jednostkach, o pracownikach, o cytowaniach, umożliwia sprawdzanie danych statystycznych oraz generowanie tabel w odpowiednio przygotowanym układzie i to wszystko zostało przygotowane, opracowane we współpracy i porozumieniu z informatykami przez nich, natomiast ten cały układ i pomysł, no to właśnie od strony oddziału informacji naukowej. Co rok importowana jest do tego programu aktualna lista pracowników, bo oczywiście ta lista się zmienia, pracownicy odchodzą, przychodzą nowi pracownicy i co rok importowana jest lista aktualna, żeby te dane były aktualne za dany rok dla pracowników, którzy w danym momencie pracują na uczelni. Podobnie jest z listą jednostek organizacyjnych na uczelni, która też się oczywiście zmienia. I tutaj może wyświetlimy sobie dane dla jakiejś jednostki, co tutaj możemy zobaczyć. Przy tej pracy bieżącej, czyli każdy może się z nas pracujących przy analizie zalogować i na bieżąco kontrolować, jak wyglądają cytowania.
To jest lista pracowników z jednostki Z3 z Wydziału Chemicznego. Tutaj pan Kafarski, widać, że ta liczba, która była w raporcie, też dokładnie się zgadza z tym, co mamy tutaj. Mamy liczbę cytowań ogółem już z 2012 rokiem, bez 13, bo tu są dane statystyczne do danego roku, za który wprowadzamy analizę. Możemy sobie z tego poziomu wyświetlić te prace, prace pana Kafarskiego i zobaczyć, które prace były cytowane. Tutaj trwa to troszkę dłużej właśnie z tego względu, że ta baza, no to jest coś zupełnie nowego, które czerpie z tak zwanych, z tych źródeł zewnętrznych, czyli z trzech innych baz stworzonych w Alefie. Baza jest opracowana, oprogramowanie stworzone tutaj u nas przez informatyków, więc no to po prostu chwilkę trzeba poczekać, aż te dane zostaną zebrane i wyświetlane. Mam nadzieję, że to się uda Państwu też pokazać. Oprócz tego jeszcze chciałabym wrócić właśnie do danych statystycznych i wygenerowanie tabelki może dla jednostki. Może nie będziemy z tym czekać, proszę mi wierzyć, że tutaj generuje się lista pracy pracownika i możemy ją przesortować według prac zacytowanych w danym roku, cytowanych w ciągu ostatnich 10 lat, czy też cytowanych w ogóle. A żeby za długo Państwa nie zatrzymywać, jeszcze chciałabym dosłownie kilka rzeczy pokazać, bo to naprawdę wartościowe i tak jak mówię, coś, czym się chwalimy i coś, z czego jesteśmy dumni. Dane historyczne dla jednostki, czy też dane statystyczne. Na potrzeby pierwszego raportu zostały wprowadzone ręcznie dane aż od 2005 roku i tu mamy przekrojowe dla całej jednostki. Możemy się z tego miejsca przełączać dla wydziału czy dla Politechniki. Proszę zobaczyć, że te dane liczbowe wszędzie się zgadzają. Wszystko tutaj jest w porządku, jest kontrolowane. Do tego właśnie była potrzebna ta faza testów, żeby te dane na wcześniej sprawdzonych i policzonych danych policzyć i opracować pewien algorytm liczenia. Jeszcze pokażę Państwu taką tabelę dla jednostki, też gotową do wysyłki. Wcześniej coś takiego tworzyliśmy ręcznie, opracowywaliśmy takie tabele, teraz robimy klik i magicznie taka tabelka się pojawia, gotowa też w zasadzie do wysyłki dla jednostki. I na koniec pokażę Państwu coś, co jest zwieńczeniem tych wszystkich prac, bo w zasadzie cała analiza cytowań za dany rok dąży do tego, żeby powstała publikacja, raport analizy cytowań pracowników Politechniki Wrocławskiej za dany rok. To jest takie wydawnictwo, które gromadzi dane dla wszystkich wydziałów i jednostek Politechniki Wrocławskiej. I ja teraz w tym momencie Państwu zaprezentuję, jak to wydawnictwo powstaje za właśnie jednym kliknięciem. Ono się będzie w tle generować. Ja może będę coś jeszcze mówić tutaj do Państwa, żeby zająć chwilkę czasu. Ja myślę, że mam jeszcze coś do powiedzenia. Tak jak mówię, to się generuje w tym momencie, zbiera dane wprowadzone przez nas, dane z bazy. Dona również opracowuje to odpowiednio. Format tych danych został już z góry opracowany i w tym miejscu właśnie tworzy się wydawnictwo, które przez wiele, wiele lat powstawało ręcznie. Wszystkie tabele były uzupełniane ręcznie, wszystko było liczone na piechotę. Natomiast w tym momencie jest to właśnie kliknięcie, to co Państwo widzieli przed chwilką, i generuje się dokument, który ma ponad 130 stron, który jest już w zasadzie w większości opracowany, przygotowany. Oczywiście wymaga on pewnego uzupełnienia, chociażby o wstęp, o wykresy, które póki co dodajemy ręcznie, ale mamy w planach i mamy taką nadzieję, tutaj nie patrzą na mnie informatycy, ale mamy nadzieję, że wykresy też będziemy wkrótce w sposób zautomatyzowany dołączać do raportu. Także proszę zobaczyć, jak to wygląda. To jest właśnie nasze wydawnictwo, analiza cytowań prac naukowych Politechniki Wrocławskiej za rok dany. Takie krótkie podsumowanie, tutaj właśnie dołączany jest wstęp. Też proszę zobaczyć, co jest policzone automatycznie, ten wstęp króciutki jest przygotowany wcześniej, natomiast dane się wypełniają, też wszystko się zgadza. Wydawnictwo jest podzielone na trzy części. Pierwsza część to takie dane przekrojowe statystyczne za ostatnie 5 lat. Wypełniają się wszystkie tabele, wszystkie liczby, wszystko się zgadza w każdym miejscu, proszę mi wierzyć. Oczywiście raport jest jeszcze kontrolowany, my to wszystko sprawdzamy, natomiast
No raczej wierzymy, to nie jest pierwszy raport w takiej formie. Także to jest ta pierwsza część, właśnie dane statystyczne. Później główna część raportu, dane dla poszczególnych wydziałów i jednostek. Każdy wydział ma tabelę wydziału, każdej jednostki, każda osoba właśnie jest tutaj policzona. W tabeli występują informacje dotyczące liczby cytowań, liczby prac cytowanych. Proszę zobaczyć, że te liczby też się wszędzie zgadzają. Czyli dane dla wydziału, dane dla poszczególnych jednostek, informacje o pracach cytowanych. Ja przepraszam, że tak przesuwam się szybko po tym raporcie, ale wiem, że tego czasu już niewiele zostało. Jeszcze może Państwo macie jakieś pytania. Informacja o liczbie prac cytowanych, czyli ile prac zostało zacytowanych według tych najważniejszych rodzajów prac. Informacje o tytułach czasopism według roku wydania. Proszę zobaczyć, że najnowsza literatura, najpopularniejsza, najwięcej cytowań te czasopisma z ostatnich lat. Automatycznie uzupełnia się też tabela z czasopismami z wartością Impact Factor. Dzięki temu, że dokumentacja uzupełnia te dane w bazie DONA, my mamy to od razu na gotowo uzupełnione w naszym raporcie. Czyli czasopisma, w których publikowali nasi autorzy, które zostały w danym roku zacytowane, z wartościami Impact Factor i liczbą cytowań dla tych czasopism. Czyli dane dla każdego wydziału, tak jak mówię, uzupełniamy jeszcze te dane wykresami dla wydziału. Opracowujemy też ręcznie, jeszcze edytorsko, ten raport po fakcie, że tak powiem. Dodajemy nagłówki, tabel, przygotowujemy odpowiednie marginesy, żeby ten raport był gotowy do wydruku, do przekazania do drukarni. I jeszcze ostatnia część raportu to są tak zwane rankingi, które też wypełniają się ręcznie. Proszę zobaczyć. Automatycznie, przepraszam. Już się nie uzupełniają ręcznie, uzupełniają się automatycznie, czyli wykaz najczęściej cytowanych prac na Politechnice Wrocławskiej, opisy z bazy DONA czerpane i liczba cytowań, informacja o jednostce i najczęściej cytowani pracownicy, pominęłam to jako pierwsze idzie, najczęściej cytowani pracownicy, pan Kafarski na pierwszym miejscu, też liczba się zgadza. Tak, także tak wygląda koniec prac w danym roku, natomiast absolutnie nie koniec prac z naszej strony, bo mamy nadzieję, że ta współpraca właśnie między nami a informatykami będzie się rozwijać, że będziemy ten system ulepszać, przyspieszać te prace, jak najlepiej czuwać nad kontrolą błędów i że no, to wszystko będzie wyglądać jeszcze z czasem jeszcze lepiej, jeśli to w ogóle jest możliwe. I w tym momencie ja dziękuję za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, to zapraszam jeszcze pani Komperda. Dziękuję.